gości, to wypowie się, co mu najbardziej podobało. Nie ma czerwonej lampki, nie kręcisz. Kręcisz? Dobra, to jeszcze raz. Tak, kapietrze. To, że zawsze można było pogadać normalnie. To najbardziej mi się podobała oczywiście cała klasa, także pani Pietrzak i Kogat. A oprócz tego? Imprez. Pani Rzeczka mi się podobało, pani Pietrzak mi się podobało. Pani Wielkiej mi się podobała, co tam jeszcze? Lekcje polskiego. Lekcje chemii w drugiej klasie. Teraz lekcje matematyki. No w ogóle cała klasa i... Nasze klasy. Dzień dobry. Podobało mi się najbardziej poczucie humoru. O. Fajnych ludzi. Grucha, Jurek, Lidl. Lękanie, dotka, bicie, ciurę, zwalanie na ciurę. I... no i każda chwila właśnie z tymi ludźmi. A najbardziej właśnie brakować będzie mi oczywiście wszystkich ludzi i nawet naszej szkoły. No i oczywiście niezgody, ale z niezgodą będę się spotkać. I... podobało mi się wszystko, podobali się wszyscy. I w ogóle... no było spokojnie. W klasie była miła atmosfera, byliśmy nawet dosyć zgrani. Najbardziej mi się podobała klasa, zorganizowanie klasy. Podobała mi się pani rzucidło, która mnie uczyła pani chemii. To mi się jeszcze podobało. Co ci się najbardziej podobało w naszej klasie? W naszej klasie? Nie. Wszystko mi się podobało. Świat z ziemi otwiera. Nie no, na serio to mi się podoba atmosfera, ludzie. Co? Ludzie. I jeszcze raz ludzie. Była super atmosfera i wszyscy byli mili. I to się wyjdzie. Tak do szkoły. I tyle. Wszystko. Szukamy Daniela. Daniel, o cześć, Daniel. Daniel, Daniel. Nie, nie. Dobra, ale to proszę. Dobra, okay. Daniel, powiedz mi, co najbardziej podobało ci się w trzeciej D? Spoko, co mi się podobało? Ja? Tak, zawsze bym nie śmiały. Teraz ja. Pytaniem jest, co będzie mu brakowało oprócz Kasi? Czego będzie brakowało? Na pewno głupi z śmiechu z Oli, z Konrada, no i wszystkiego tego, całej klasy mi będzie brakowało. Ogólnie całej klasy, tej Beki, która to była. No, wszystkich tutaj, całej klasy ogólnie, w całości. Mógłbym zostać jeszcze jeden rok tutaj, o. A to do mnie pytanie jest? O, Beki, chcecie, tak? I to ostrej. Maj dychy. Twoje dychy! Co masz? Teksty to masz. Kasia. No właśnie tej atmosfery i kolegów, i koleżanek. Pani Pietrzak. O, i pani Pet, no to wiadomo. To... Pani Pet. Przepraszam. I... Cicho! Będzie nam brakować... Gruchy. Jego. I pani Berger i ciebie. Jego. I jej. I jej. A jego nie, jego bo też. On jest głupi. Dobra. Klasy ludzi. Czego będzie brakowało? No, was wszystkich. Nauczycieli, szkoły, korytarzy. A co mi się podobało? No wszystko mi się podobało. Przerwy były. Nie. Odrobina relaksu między lekcjami.
Wszystkim będzie brakowało, a w szczególności pani Pietrzak. Brakowało atmosferki, wszyscy mówią atmosferka rzeczywiście była taka. Będzie mi brakowało, kurde, nawet nauczycieli będzie brakowało. Wszystkich gości wychowawczych, ogólnie szkoły, Ukrainy i wszystkiego. No ogólnie wszystkich osób i no tej zażyłości. Następnie dowiemy się, czy mieliśmy jakieś wady. Mieliśmy wady? No ciężko by powiedzieć. Nie zwracałem uwagi na wady. Patrzyłem tylko na pozytywne te cechy naszej klasy, nie? Nie patrzyłem na... Klasa nie ma wad. Nie, chyba nie. Mamo! Mamo! To nie ja! Kazali mi handlowa! Lepiej nie wyliczać. Come on, y'all! Then I saw her face. Ha ha! Now I'm a believer. Mam cinquecento w holenderskim gazie. Siadaj na kanapie, jak nie no to na razie. Wiesz o tym, baby? Nie wchodź mi tu, ej, z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w Tesco. Mam cinquecento w holenderskim gazie. Będziemy się całować na moim garaże. Wiesz o tym, baby? Siadaj mała, ej, będzie dobra faza. Mam homologację na butle, to listopada. Ej, dla ciebie Lilantono się kłania. Wsiadaj ze mną do mojego mikrowana. Czeka na nas bania. W remizie znam tam kolegę, kolegi ochroniarza. Mówi, że nas puści i nie będą nas obrażać. Wypijesz piwo, a mi kupisz soczek, proszę. Od spodu jakoś podniesz. Pierwsze podejrzenie ej, będzie na nas. Kasia, ty właśnie. Kasia, za tobą, to auto przenosimy tylko. Tak? Tu się wytnie. Czyli będziemy za nią tenis, wiecie co chodzi, tak? W miłości. Rodzicielskiej. Nie. Garskiej to funkcja. Nie. Weźmy zajebiść. Kilka słów od ciebie. Dobre pytanie. Co tam dzieje? No, mam nadzieję, że trafię na taką samą klasę. A takiej nie będzie. To wymaga głębszych przemyślenia, spałem 5 godzin, także... Możemy zostać w kolejnej w tej szkole? Brak słów. 3D rulenie. Dolimy! Nie wiem, co jeszcze okay. Nie wiem. Nie, będę tęsknić, naprawdę. Kilka słów, no to kurde, żebyście nie zapomnieli, gdy o 3CD będą 3CD najlepsze. I żebyście od czasu do czasu chodzili w naszych koszulkach, nawet żeby wrzucić śmieci w domu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. A mogę inny zestaw pytań? No nie. Pozdrawiam rodzinę. Ale to będę tak. Za wami tęsknić.